chwilę przed godziną pierwszą otrzymaliśmy pierwsze zgłoszenie o podpaleniu samochodu. Później otrzymywaliśmy kolejne, aczkolwiek od razu w to miejsce zostały wysłane policyjne patrole. Specjalna grupa dochodzeniowo-śledcza wspólnie z technikiem kryminalistyki do godziny 6 rano przeprowadziła kolizję wszystkich samochodów. Policjanci docierają do pokrzywdzonych, każdy jest przez nas przesłuchiwany. Rozpytujemy mieszkańców, docieramy do świadków zdarzenia. Specjalnie po to, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności tych zdarzeń, został już powołany biegły z zakresu pożarnictwa. Czekamy na jego opinię. To on wskaże nam, w jaki sposób sprawca działał. Szacujemy straty. Mamy już zabezpieczony też monitoring, który jest przez nas w tej chwili bardzo dokładnie analizowany. Komendant miejski Policji w Gdańsku po to, żeby jak najszybciej zatrzymać sprawców, powołał już specjalną grupę, w której skład wchodzą policjanci z pionu kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego. Na chwilę obecną nie skupiamy się na jednej osobie, na jednym sprawcy. Działamy w ten sposób, że bierzemy pod uwagę, że tego mogła dokonać grupa osób. Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy. Wszystko bierzemy na tą chwilę, na tym etapie postępowania. Każdy jeden scenariusz bierzemy pod uwagę.